Jeszcze tylko jeden podpis i najbliższy Sylwester w Przyrowie koło Częstochowy nabierze wyjątkowego wymiaru. Gmina po ponad 150 latach odzyska status miasta. Rozmowy na ten temat rozpoczęły się jeszcze jesienią zeszłego roku. Pod koniec 2022 roku odbyło się referendum, w którym ponad 3/4 mieszkańców zagłosowało za przekształceniem gminy w miasto. Aby do tego doszło, potrzebny jest jeszcze podpis premiera Mateusza Morawieckiego. Jest już gotowy projekt odpowiedniego rozporządzenia. Jak mieszkańcy Przyrowa reagują na tę informację, sprawdzał dziś Tomasz Korycioż. Na pierwszy rzut oka natura zdecydowanie wychodzi tu na prowadzenie, a niespiesznie wydatkowana energia sprawia, że gmina jawi się jako oaza spokoju. Nie może być inaczej, gdyż majestatowi pośpiech nie przystoi. Przyrów kiedyś miasto królewskie, dziś gmina, ale do tych królewskich czasów pragnąca powrócić. No ja byłem za, no a czy przejdzie to... Wśród mieszkańców są jednak tacy, którzy na ten temat mają też opinię niebudzącą wątpliwości. Przeciw. A dlaczego jest pan przeciw? To jest stypidowa, a nie miasto. Stypidowa. A dlaczego pan tak sądzi? No bo przecież tu jest nawet mieszkańców nie ma tyle, ile trzeba. Gdzie jest, skąd pan weźmiesz ich? Coraz głośniej bije tu jednak dzwon nadchodzących zmian. Wszystko wskazuje na to, że po ponad 150 latach gmina Przyrów w powiecie częstochowskim ma szansę na przywrócenie statusu miasta. Choć ta konkretna zmiana, zresztą jak każda, budzi już pewne obawy. Z jednej strony dobra sprawa, z drugiej zła. Jeśli podatki nie wzrosną, wszystko będzie tak jak teraz, to super. Tej gwarancji dziś dać nikt nie może. Nie ma już jednak miejsca na dyskusję, gdyż pod koniec zeszłego roku aż 77% mieszkańców referendum widziało w Przyrowie może nieduże, ale jednak miasto. Będziemy mogli korzystać z większego wachlarza środków zewnętrznych, bo chociażby z programu dla rewitalizacji małych miasteczek. Jednocześnie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszej gminy, nie stracimy prawa do ubiegania się w programach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, więc tutaj nie ma żadnych minusów. Liczymy też na to, że inwestorzy troszkę inaczej spojrzą na to. No szukamy jakichś rozwiązań, ponieważ tak jak tutaj wszystkie okoliczne gminy, demografia jest dla nas nieubłagalna. Liczba mieszkańców nam ciągle niewiele, ale jednak spada. Więc może to będzie jeden z takich impulsów, który te niekorzystne trendy w jakiś sposób zatrzyma lub odwróci. Nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej, choć przekonamy się o tym pod koniec lipca.